Dzień dobry Państwu, dzisiaj mamy 11 marca, piątek. Dla wielu weekendu początek, ale w opolskim ogrodzie zoologicznym praca wre. Spójrzcie Państwo tylko, tuż za nami trwa rozbiórka starego budynku akwarium, a w jego miejsce już za kilkanaście miesięcy stanie nowoczesny kompleks akwariów, w których będzie można oglądać m.in. rekiny, mureny czy płaszczki. Największa inwestycja w historii opolskiego ogrodu zoologicznego, warta ponad 25 milionów złotych, to także odrarium. To również promocja naszej rodzimej polskiej bioróżnorodności, a także szklarnia, w której będzie można oglądać, uwaga, ryby, które wychodzą na ląd. Przewidywany termin zakończenia prac to listopad przyszłego roku, a my trzymamy kciuki za to, żeby wszystko poszło zgodnie z planem.